Festiwal już po raz kolejny stał się dowodem na to, że można zrobić coś z niczego, a zainteresowanie ręcznie wyrabianą biżuterią czy niecodziennymi ozdobami wzrasta. Jarosławowi rutynie zamiłowanie do ceramiki zaszczepił jego ojciec. Zapytaliśmy artystę, który moment podczas tworzenia dzieła jest najważniejszy. W każdym etapie są takie elementy, które determinują do tego, żeby obchodzić się delikatnie z wyrobem, dlatego że przed końcowym wypałem ten wyrób jest bardzo kruchy, bardzo delikatny. W trakcie malowania również trzeba uważać, aby nie poplamić wyrobów, żeby te wyroby były na tyle czyste i ładnie położona farba, żeby później efekt końcowy był zadowalający. Pan Jarosław w swojej ofercie posiada blisko 100 wzorów i ponad 200 naczyń. Wzornictwo czerpiemy część z natury, część z pomysłów naszych klientów, które przelewają później na te nasze wyroby, nasze artystki i one potrafią wiele rzeczy zrobić dla nas. Firma WR Ceramika jest wyjątkowa pod wieloma względami. Nasze wyroby są malowane ręcznie w motywach kwiatowych i roślinnych. Część wzorów jest wydrapywana jeszcze dodatkowo po położeniu farby skalpelem. Kolejnym wystawcą jest pan Franciszek Wiegand, mistrz zegarmistrzowski. On również zamiłowaniem do zegarów został zarażony przez swojego ojca. Zapytaliśmy się, czego używać do tworzenia zegarów. To jest mosiądz, stal. Zębniki się robi ze stali, naturalnie trzeba je później polerować, te zębniki. A najistotniejsze, może takie, co tak robi takie wrażenie, to jest pręty metalowe, inwarowe, które mieszczą się w wahadle, prawda? Co jest inwar? Inwar to jest stop, 37% jest niklu, reszta jest stali. I jakie ma właściwości, że wśród wszystkich metali ma najmniejszą rozszerzalność i to powoduje utrzymać dokładność chodu zegara. Jak podkreśla wystawca w swoim zawodzie, stawia on przede wszystkim na precyzję. Głównie koncentruje się na zegarach precyzyjnych, najdokładniejszych zegarach, na zegarach astronomicznych. Bo w ogóle precyzja nie interesuje, to tak wspomniałem. Ojciec był zegarmistrzem, później pracowałem w tych laboratoriach pomiarowych, to jest, w tych zakładach, to jest komórka o największej precyzji, bo tam się sprawdza pewnie wszystkie przyrządy pomiarowe, mikroskopy, pansametry, transametry. I to tak jakoś zostało we krwi. I teraz też bym powiedział tak, w sporcie, tu staram się dać wszystko, żeby osiągnąć najwyższe wyniki, wyniki w dokładności. No i estetyka też się liczy, prawda? Tu chcę się też pochwalić, że powiedzmy sami szlifujemy w moim warsztacie rubiny, które są potrzebne w tych zegarach i pod względem estetycznym i wytrzymałości, trwałości zegarów, nawet rubin powoduje to, że zegarek gabaryty można zmniejszyć, bo są mniejsze tarcia, czyli siła napędowa nie musi być tak duża, bo można ją zmniejszyć dzięki pomniejszemu tarciu. Co roku hala Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świebodzicach zamienia się w prawdziwy bazar różności. Biżuteria, wyroby ze szkła, zegary, futra, ceramika, rzeźby to tylko niektóre z przedmiotów, które pojawiły się na stołach.